Ja tutaj w tym budynku zamieszkałam z rodziną gdzieś około 46 roku. Rodziło się moje rodzeństwo, bo było nas 6. Nie wiem, dlaczego myśmy tu zamieszkali, ale tu w sumie mieszkała moja rodzina do około 50 lat. A w międzyczasie to były chrzciny, 3 wesela. Było różnie. Na początku to było troszkę gorzej, bo nie było takich warunków sanitarnych. Później było coraz lepiej. No jako dzieci to mieliśmy tu fajnie, bo było dużo miejsca do chowania, bawiliśmy się w chowanego. Bo takie były różne przygody, jak to w dzieciństwie. Na przykład mnie się wydarzyło, że się potknęłam na korytarzu i upadłam z siatką orężady, która wybuchła, bo to wtedy były takie gazowane orężady mocno. Poszliśmy tam po coś do piwnicy, ja i mój starszy brat, ale on wykrył, że tam jest jakieś wejście gdzieś. I on sobie tam poszedł, długo nie wracał, bardzo się martwiłam i się okazało, że on przeszedł podobno aż pod kościół kapucynów, że tam takie jest i jeszcze gdzieś można było dalej, ale to było troszkę zasypane i on tam się gdzieś czołgał nawet, tak jak opowiadał. Rzeczywiście XIX-wieczne przekazy źródłowe wymieniają takie fakty jak odkrycie jakichś piwnic, odnalezienie jakichś tajemniczych przejść pod Placem Litewskim, które ujawniano w trakcie różnorodnych prac budowlanych prowadzonych na tamtym obszarze. Pałac Lubomirskich w dzisiejszym kształcie jest tworem znanego architekta Henryka Marconiego. Skończony został w roku 1830. I tak jak większość budowli tego architekta przybrał formy klasycystyczne. Te elementy klasycyzmu znajdujemy nie tylko w bryle, ale także w detalu architektonicznym, w wystroju, czytelne na właściwie wszystkich fasadach, szczególnie na fasadzie głównej. We wnętrzu zachowało się stosunkowo niewiele elementów z tego pierwotnego wystroju, bogatego wystroju. Znajdziemy je przede wszystkim na pierwszym piętrze, w tak zwanej sali malinowej, niegdysiejszej sali balowej. Tu obok bogatych sztukaterii znaleźć można piece, bardzo dekoracyjne piece, szczęśliwie zachowane do dzisiaj, a sala obok, do tej pory sala Rady Wydziału, posiada trochę inny, ale równie bogaty wystrój neogotycki. Jak tutaj żeśmy się sprowadzili, to jeszcze stacjonowało wojsko i taki był barak, w którym byli jeńcy wojenni, niemieccy. Nie wiem, z 5 czy 6 tych panów było. Przeżyciem takim dla mnie było, bardzo długo się bałam, no i zawsze to źle wspominam, jak taki pułkownik się zastrzelił. No ja jako dziecko nie bardzo rozumiałam. Bałam się wtedy przechodzić przez tę bramę, gdzie jego wynosili. Pałac Lubomirskich w Lublinie to miejsce o wielowiekowej historii. Tutaj jak w soczewce skupiały się losy Rzeczypospolitej. Najpierw historia wielkich rodów magnackich, które wybudowały swoją siedzibę na przedmieściu nowożytnego Lublina. to tutaj wedle legendy w XVI wieku mieli na Placu Litewskim zebrać się posłowie, którzy przybyli z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego, aby ustanowić doniosłą Unię Lubelską. Również w kolejnych wiekach wielkie rody magnackie były właścicielami tego obiektu, m.in. ród Sanguszków, czy właśnie utrwalony w nazwie tego miejsca lud Lubomirskich. W XIX wieku, kiedy Rzeczypospolita znajdowała się w dobie rozbiorów, to miejsce było również związane z historią Polski i z próbą uzyskania maksymalnej autonomii w obrębie Królestwa Polskiego. Po upadku powstania listopadowego było to miejsce, w którym rezydował generał-gubernator, a po powstaniu styczniowym w pobliżu pałacu wyrósł ogromny sobór, który miał pokazać moskiewską dominację nad tymi ziemiami. W czasie I wojny światowej pałac stał się siedzibą Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego, ustanowionego tutaj przez Austro-Węgry. A w roku 1918 to tutaj Ignacy Daszyński proklamował utworzenie rządu, jednego z pierwszych niepodległych rządów naszej ojczyzny. Dzisiaj Pałac Lubomirskich jest siedzibą Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Przygotowujemy właśnie scenariusz nowo powstającej ekspozycji oraz koncepcję architektoniczną, jak to miejsce będzie wyglądało w przyszłości. Przed nami wielkie wyzwanie. Wyzwanie, które będzie polegało na tym, żeby w budynku historycznym, w budynku zabytkowym ulokować nowoczesne muzeum o narracji historycznej. Z jednej strony naszym zadaniem będzie zachowanie tych pięknych wnętrz pałacowych, a z drugiej strony w opowieści wplecenie multimediów i nowoczesnych form przekazu. No a później to już tak, jak starsza byłam, to już tutaj się kryłam, na przykład pierwsze papierosy tam gdzieś paliłam. No było się gdzie schować przed rodzicami, ale to już później. No też przeganiałam młodsze siostry, jak widziałam, gdzie można palić i one tam chodzą. No sama zaczynałam, ale ich przestrzegałam, że to brzydko, źle, niezdrowo. No miałam nawet taką pierwszą miłość, że wtedy nie było telefonów, to tutaj na zewnątrz taka rynna była, więc chowaliśmy sobie liściki co do spotkania, żeby no, doszło do tego spotkania, bo innego kontaktu nie było. Chciałam też no, ubierać się modnie, na przykład był okres, że modne było mini. No, mama bardzo się złościła, nie pozwalała, no to ojciec mówił, że no niech nosi, ja tu siedzę na ławce, obserwuję studentki, one tak chodzą krótko ubrane. No to mama się z nich zezłościła, że zamiast coś robić, to ogląda studentki. No jak właśnie przeżywałam tą pierwszą miłość, to akurat był w 1963 roku. I był festiwal, śpiewała Ewa Dymarczyk taką piosenkę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walcem? To myśmy się spotykali, chodzili do Saskiego Grodu i tam sobie śpiewali. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, będą wśród fal? Jeśli przechodzę przez Plac Litewski, to patrząc na ten budynek, to w sumie mile wspominam tu spędzone swoje lata dziecinne, te młodości. Cieszę się, że tu mieszkałam. No cieszę się.